Jest w końcu i on. Cały na biało wjechał dzisiaj na galę Prime 8 na konferencję. Witam serdecznie. Łukasz Wawrzyniak, słynny kamerzysta, przez jednych kochany, większość kochany, przez część malutką znienawidzony. Znaczy na odwrót. Przepraszam. Ale może być, no. Co za zapowiedź. Bardzo mi miło, no. Słuchaj, fajnie Cię widzieć tutaj, bo mogłeś być skazany. Dzisiaj usłyszeliśmy, że sąd drugiej instancji obalił wszystko. Sprawa do ponownego rozpatrzenia, czy już oddalone zarzuty? Nie, oddalone zarzuty, zostałem całkowicie uniewinniony. Chyba super uczucie, tak mówiąc poważnie. Znaczy, wiesz co, nie jest to całkowicie super uczucie, bo jednak masz na psychice, że to nie dotrze do ludzi. W sensie informacja, że zostałem uniewinniony, nie dotrze do ludzi. Informacja, że zostałem skazany, jest jak najbardziej promowana, ale to, że zostałem już uniewinniony, nie było żadnego artykułu. To, że zostałem skazany, było chyba około 140 artykułów, jeżeli szukałem po stronach takich mniejszych, większych portalach internetowych, było 140 artykułów. W sensie wyniki wyszukiwania. Jeżeli zostałem uniewinniony, zero. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Ale często tak ludzie właśnie zostają pochopnie posądzeni i skazani właśnie, w sensie przez opinię publiczną. Słuchaj, w przypadku wielu aktorów, pisarzy, to jest doświadczenie życiowe, oni na tym budują, gdzieś mają to wpisane, ludzi bardzo ciekawi, jak oni to przeżyli, a jak jest w świecie freakfightowym? To jest raczej skaza, czy raczej plus? Bo jednak, wiesz, jest to niezdrowe zainteresowanie, ale jest. Wiesz co, ciężko powiedzieć. Bo sytuacja wygląda tak, że oni oczekują czegoś takiego, w sensie czym bardziej jesteś jakby brudny, dosłownie brudny, tym bardziej jesteś atrakcyjny dla freakfightów. Tylko że no ja w rzeczywistości no nie jestem brudną osobą, w sensie no ja nie zrobiłem tych rzeczy, o które mnie oskarżają, po prostu to wynika z sytuacji, że no rządził PiS w tamtym momencie, tak? Teraz rządzi PO. Dlaczego zostałem uniewinniony? Bo rządzi PO, tak? Nie, ale wydaje mi się, że nawet sam Jarosław Kaczyński i inni powiedzieli, że... A kim jest ten koleś, o ten, który się wyświetla na ekranie? Bo on do mnie coś się spinał. Maciej Kaczor? Nie widziałem, Maciej Kaczor. Ale dlaczego on się do mnie spinał? O co mu chodzi? Nie widziałem tego akurat, tego momentu. A coś, no wiesz, no słuchaj, budzisz emocje. No budzę emocje, tylko ja nie rozumiem, o co tym ludziom chodzi, nie? To jest najcięższe. Chcą cię pokarać za wszystkie grzechy tego świata. Zawsze jest taka osoba, która będzie pod pręgierzem, tak? Ja dyżurny pod pręgierzem, wiadomo, kamerzysta, zawsze, wiesz, jak ludzie szufladkują, wiem, tak? Nie, mogę być. Tak się, że się do tego przyzwyczaiłem, mogę być. Marzy mi za to płacili. Ja już nie patrzę na to, jak ludzie mnie oceniają, bo to tylko w kręgu najbliższych osób, jeżeli w kręgu najbliższych osób oceniliby mnie źle, to poczułbym się urażony. Ale jeżeli osoby spoza środowiska, które mnie totalnie nie znają, oceniają mnie w sposób taki, że szufladkują mnie, totalnie się tym nie przejmuję, bo za długo w tym środowisku siedzę przede wszystkim, żeby się przejmować takimi rzeczami. Łukasz, ale tak na zdrowy chłopski rozum i mówiąc, powiedzmy tak, zero-jedynkowo, ty sobie nic kompletnie nie masz do zarzucenia w swojej działalności? Czy jest coś takiego, czego byś nie zrobił, znając jakby późniejszy bieg wydarzeń? Jeżeli mamy być szczerzy, tak między nami. To jest mnóstwo rzeczy, które mógłbym sobie zarzucić, ale żadne z tych spraw nie wyszły na światło dzienne. Rozumiesz, o co chodzi? To jest ten absurd, że jakby karma do mnie wróciła, ale nie za te rzeczy, które w rzeczywistości zrobiłem, tylko za pseudo rzeczy, które zostały wymyślone. I to jest największy absurd. Jakby mnie pokarali za te rzeczy, które zrobiłem, okej, przyjmuję to na klatę. Czyli rozumiem, każdy, że... Każdy ma... No nie powiesz mi, że ty nie masz... Nie powiesz mi, że... Każdy z nas... Ja? Całą szafę trupów. Każdy ma z nas coś, tak, co ma do ukrycia. Każdy. No ale, każdy ma, powiedzmy, coś, czego się wstydzi. Dokładnie, ale nic z tych rzeczy nie zostało wyciągnięte na światło dzienne. Zostały wyciągnięte... A to zjadał kanapki kolegom w szkole. Gorsze rzeczy robiłem. I ja się przyznaję do tego otwarcie, ale żadna z tych spraw nie została wyciągnięta na światło dzienne. Nic. Totalnie. Każdy z nas ma ciemną przeszłość, każdy z nas będzie mieć ciemną przeszłość. Nikt nie jest idealny. Jeżeli ktoś mi mówi, że jest idealny, to jest kurwa pierdolony kłamcą. I to trzeba powiedzieć wprost. Jeżeli mówisz, że jesteś idealny, jesteś kurwa kłamcą.
Nikt nie jest idealny. Świat nie jest idealny. No nie jest idealny i nie będzie idealny. To ludzie, kurwa, próbują, wiesz, sobie wyobrazić, że świat jest idealny, że wszystko to, co wokół się nich kręci, kurwa, musi być idealne. Chuja prawda, oni sami nie są idealni, a oczekują idealnego świata wokół siebie. Ludzie, tak? No nie oszukujmy się. Każdy z nas oczekuje idealnego świata wokół siebie. Świat jest brudny, świat jest zepsuty, świat jest zniszczony. To trzeba się dopasować do świata. W idealnym świecie kamerzysty Łukasza Wawrzyniaka, kim chciałbyś być i w jaką pozycję zajmować, żeby robić i żeby nie ponosić za to odpowiedzialności? Quentinem Tarantino na przykład. Ja już się przyzwyczaiłem do tego, że ja muszę być po prostu atakowany, ja muszę odpowiadać. To jest odpowiednia pozycja, na której się znajduję. Ja nie lubię po prostu tych konferencji, bo to wiadomo, to jest stres dla mnie. Nie sam wyjście do oktagonu. Sam stres wynika z tego, że ja muszę być na tej konferencji, że ja muszę się wypowiadać do osób, które niekoniecznie są na tym samym poziomie intelektualnym, że to ciężko mi przychodzi, dlatego muszę wypić. Jestem podpity, ja to przyznaję oficjalnie, jestem podpity, bo muszę wypić. Nie ma innej opcji. Jeżeli był trzeźwy, nie byłbym w stanie się dopasować do tego panelu, który... Co, znosi to stres? Znosi, tak, zawsze. Rozumiem, że spokojnie wypiłeś, potem konferencja się kończy, ulga, wsiadasz do samochodu i jedziesz do hotelu. No to samochodu raczej nie wsiadam. Albo nie mówię tego przy kamerach. Żartuję, ja też żartuję. Nie, to na poważnie, nie dajemy tego jako wzór oczywiście. Ale Łukasz, powiem Ci tak, wiem, że skądinąd wiem, że miałeś na poprzedniej gali propozycję występu. Miał być podobno pojedynek z Natanem Marconiem, nie wiem, czy na tej, czy poprzedniej gali. I podobno gdzieś ciężko przeżywałeś, żeby jednak stanąć nie. I zacząć to. Tak, czy to tak. Było jeszcze przed tym wyrokiem? Nie, przed ogłoszeniem tego wyroku? Nie, to było niedawno. Zaproponowali mi rzeczywiście Natana Marconia, ale tam była drastyczna różnica kilogramów w wadze. Tam było od 70 kg do 110 kg, które posiadał aktualnie Natan Marcon. Nie chciałeś się bić jedną ręką? Nie, to było na dwie ręce, ale to nawet nie... Przyprowadziłem ci dziewczynę, czy nie mogę jej pokazywać? Nie, okej. Okay. Nie rozumiem, o co chodzi. Dobra, nie ważne. Dredziasty po tym. Dredziasty też jest w innym świecie. Też jest w innym świecie. Wiesz co, tutaj był problem w tym, że o czym rozmawialiśmy? O propozycji z Natanem Marconiem, a wcześniej, że miałeś wystąpić na gali numer 7. Tak, co do Marconia, no to ja nie czułem się na, może inaczej, nie czułem się na siłach, bo Natan Marcon, nie oszukujmy się, jest w treningu przez bardzo długi okres czasu, a ja nie byłem w tym treningu. Kurde, wyglądasz fizycznie. No fizycznie, no to wiesz, no to... Zaskoczyłeś już nie jednego, tak? Bo wielu gdzieś tam skreślało ciebie przy poprzednich tak, pojedynkach, a tu jednak, wiesz. Jednak nie oszukujmy się, w boksie to by była abstrakcyjna sytuacja, w której 70-kilogramowa osoba walczy ze 110-kilogramowym osobnikiem, tak? To jest waga piórkowa. A jeśli garza by wzrastała równie z wagą i różnicą? A nie wzrastała. Wszystko jasne, wszystko w temacie. Miałeś taki okres, że taki moment, że troszeczkę tej depresji było, tego problemu? Tak, no to jest logiczne, to depresja dopada, wydaje mi się, większość osób na tym świecie. To jest częsta choroba występująca w aktualnym społeczeństwie. No jest ciężko. Wcześniej nie było, twoim zdaniem, gdzieś powiedzmy, jak załóżmy, byłeś dużo młodszy. Ta ukryta depresja występuje cały czas, ale ta odkryta depresja występuje u mnie od 2 lat. Od 2 lat, od kiedy... Nie był problem, kiedy ja byłem w areszcie. Był problem dopiero, kiedy ja wyszedłem z tego aresztu i zweryfikowałem się z tym, co ludzie o mnie sądzą i jak się dostosować do tego świata, w którym ludzie uważają mnie za najgorszego. Okej, niech uważają mnie za najgorszego, ale dostosowanie się wymaga czasu. To nie jest tak, że okej, uważają cię za najgorszego, przyjmiesz to na klatę i będziesz uważać siebie za najgorszego. Potrzebujesz czasu, żeby to przyjąć do siebie. I okej, okay. Nawet jeżeli wiesz, że tak nie jest, że nie jesteś najgorszą osobą, że jest dużo gorszych osób od ciebie, co wychodziło teraz w socjalnych mediach przez... To i tak jest ułamek góry lądowej, tak? To, co wyszło akurat podczas Pandora Gate, to jest ułamek góry lądowej w rzeczywistości tego, co w internecie się dzieje. Ale obserwowałeś Pandorę cały czas, uważnie? Obserwowałem, na tyle, żeby wiedzieć, że... To jest nadmuchana bańka? Tak, tak, no. A czułeś? Ale ty tak nie uważasz?
Wiesz co, ja powiem ci, że dla mnie to jest z tej pozycji, że poruszono dość ważny problem, tak? Oczywiście, ale nie uważasz, że prawdziwi pedofile, którzy gwałcą dzieci, to myślę, że to jest, to taką wiedzę procesową, operacyjną dobrze, mają tylko służby. Ja zdaję sobie sprawę, tylko, że prawdziwi pedofile, którzy gwałcą dzieci, jakieś dzieci pod przedszkolem, tak? Taki prawdziwy pedofil. Nie, no to są, to jest... Tak. Ze zdarzenia. On uchodzi na czysto, a taki stiu, który tam dał 14-latkę, która się przed nim rozebrała, jest uważany za najgorszego rodzaju pedofila, tak? Został skazany już przez społeczeństwo za najgorszy rodzaj pedofili, tak? No wiesz, nie są to dobre rzeczy, tak? No, a ja nie mówię, że to są dobre rzeczy. Ja nie mówię, że stiu robił dobrze. Waga tych czynów oczywiście tylko jest... Waga czynów, masz tutaj pedofila, który gwałci dziecko bezbronne i masz stewarda, który puszcza do łóżka 14-latkę, która się pcha na niego. Rozumiesz, o co chodzi? Nie mówię, że on dobrze zrobił. Ja takie rzeczy nie powiedziałem. Ja nie mówię, że on dobrze zrobił, tylko uważam, że to jest napompowana bańka. To jest napompowana bańka. Okej, ale myślę, że zwróci to uwagę, powiedzmy, rodziców, osób dorosłych i też młodych, którzy gdzieś będą się z tą granicą mierzyć i powiedzą, stop, to jest jeszcze zbyt młode dziewczę, oczywiście, żeby... Ale ja z tym nie jakkolwiek... Nie prowadzę batalii słownej, jeżeli chodzi o wiek tej dziewczyny. Nie, bo jasne. To jest dla mnie zrozumiałe, że ta dziewczyna miała 14 lat, ale to trzeba też zrozumieć, że ta dziewczyna sama się pchała, ja byłem na tej imprezie, ta dziewczyna sama się pchała do łóżka, do stewarda i to jest zupełna dysproporcja między... Ale wiesz, to jest osoba jednak mimo wszystko niedojrzała emocjonalnie, młoda. Ja zdaję sobie z tego sprawę doskonale, nie musisz mi o tym mówić. Nie, ale to facet powinien powiedzieć stop. Okej, ja sobie zdaję z tym sprawę, tylko tu jest błąd, który wykonał steward, tak? W sensie, steward nie powinien tego zrobić. Nie postawił granicy. Ale nie można go przyrównywać do pedofila, który czeka na przedszkolem i czeka na ofiarę. Okej, osąd społeczny był, bo wymiar był, bo pierwsza tak wielka sprawa tego rodzaju. Wiadomo po co to było. Jeżeli nawet Wardęga powie, że nie było to po pieniądze, było to po pieniądze. No, dostał z Sejmu dużo większe wynagrodzenie, subskrypcje, które będą mu generować przez ogromny, ale to ogromny czas, duże, ale to duże wyświetlenia, tak? Z których będzie zarabiać skrupulatnie. Na przykład taki Konopski zwiększył zarobek swój dwu albo trzykrotnie na przestrzeni 5 lat. Czyli jeżeli zarobił teraz w przeciągu roku 1 000 000 zł, to w przeciągu 5 lat będzie zarabiać po 3 000 000 zł. Konopski został dodany, bo Wardęga tego nie przemyślał. Wardęga po prostu wrzucił Konopskiego w pewien schemat, że okej, on wypuści drugi materiał. Zabezpieczył się. Tak, ale nie przemyślał tego, że Konopski zgarnie tak naprawdę całą pulę. Bo Konopski zgarnął całą pulę. Konopski zgarnął 1,5 miliona subskrypcji, które będą mu generować przez 5 lat ogromne, ale to ogromne. Nie Wardęga jest jakby stroną wygrywającą, twoim zdaniem, w tą całą sytuację, jako człowiek, który ujawnił pierwszy? Ciężko mi to powiedzieć, bo z tej perspektywy to wygląda... Ja nie mówię, że Wardęga źle zrobił, ja nie mówię, że Wardęga dobrze zrobił. Ciężko mi jest to ocenić. Uważam, że Wardęga w tej sytuacji dopuścił do takiej sytuacji, której ludzie mogą go postrzegać, że zrobił tylko to wyłącznie w celach zarobkowych. Z którym z nich w ogóle rozmawiałeś po wybuchu tej całej afery? Napisałem Wardędze, że bardzo brzydko się zachował, że pomówił mnie, bo to jest czyste pomówienie. Tak, bo byłeś tam jedną z osób, które gdzieś były wymieniane, tak? Nie o to chodzi. Pomówił mnie, że ja zostałem prawomocnie skazany, gdzie zostałem prawomocnie uniewinniony z tego artykułu, w sensie z pobicia tego starszego pana. Zostałem prawomocnie uniewinniony, a Wardęga powiedział, że zostałem prawomocnie skazany i zrobił to na live. O tej sprawie mówisz. Tak, gdzie oglądał to parę milionów osób. No i a twoje nazwisko też się w kontekście Pandory gdzieś tam pojawiało jako przykład zła, które gdzieś ciągną się za freakfightami między innymi, tak? Nie. On się pojawiło, że ja byłem po prostu tam obecny, w sensie na tej imprezie. Ale ja też widziałem tą imprezę i oczywiście, jeżeli ktoś mnie powoła do sądu, to ja oczywiście złożę odpowiednie zeznania w tej sprawie i przedstawię, jak sytuacja rzeczywiście wyglądała, bo sytuacja została zupełnie odwrotnie przedstawiona w tej Pandorze. Przedstawiono stewarda jako najgorszego, no, skurwysyna, tak? A ty znasz go osobiście, tak? Ja znam go osobiście, no w sensie, no nie była to długa znajomość, może widzieliśmy się 6 razy w realnym świecie. Ale został to zupełnie inaczej przedstawione, niż wyglądało to w rzeczywistości, tak? W sensie, no przedstawili go jako najgorszego skurwysyna. Ale on nie odbuduje swojego wizerunku. Nie, już nie ma szans. To już jest z nim koniec. On musi się ukrywać. No nie oszukujmy się. Został całkowicie zniszczony, całkowicie wyssany z życia, całkowicie...
No, poza nawiasem, tak? Mając prawie 5-milionowy kanał, tak? No tak, no, no ale widzisz, jak wygląda sytuacja, tak? No zniszczyli go całkowicie, tak? Ja się tu nie podejmę jego obrony, zawsze starałem się być adwokatem diabła, ale jednak mimo wszystko uważam, że... Ja też nie podejmę się jego obrony, ale uważam, że powinien osądu dokonać sąd, a nie Wardęga. Kim jest Wardęga? Kim jest kurwa Wardęga? Ale wiesz, to jest też tak, że jakby pierwsze sygnały, pierwsze te medialne rzeczy, pewnie procesowo w ogóle nie było to nigdzie ujęte, że jest tego typu sprawa, bo z tego co wiem, nic tam się nie rodziło. Gdyby nie ruszono tego kamienia ze sprawą z Pandora Gate, to pewnie by nie było nic, cisza by była do tej pory. No właśnie, pojawiły się te dziewczyny tak naprawdę nie wiadomo skąd, tak? No w sensie one zostały wygrzebane z odmętów... Przed jakichś iluś lat, tak? Wiadomo, zostały odkopane z odmętów. I pytanie, czy one zrobiły to, bo rzeczywiście czuły się poszkodowane? To trzeba zadać sobie jedno kluczowe pytanie. Czy one zrobiły to, że rzeczywiście czuły się poszkodowane? I wtedy okej. Okay. Rzeczywiście czuły się poszkodowane i chcą to zgłosić. I wtedy ja nie czuję żadnego obrzydzenia w stosunku do tych dziewczyn. Rozumiem w 100%, że mogły poczuć się skrzywdzone, mogły... zmądrzeć, tak, po pewnym czasie i zgłosić tą sprawę, tak? Nie ma żadnego problemu, ale jeżeli one zrobiły to tylko i wyłącznie dla popularności, bo Wardęga się do nich odezwał, no to jest bardzo nieczyste zegranie i one wiedziały, co robiły. Ja się wypowiem w sądzie, bo wiadomo, ja będę musiał się wypowiedzieć w sądzie, ja nie będę ukrywać żadnych faktów, ja nie będę tutaj działać na niekorzyść kogokolwiek, tylko będę mówić czystą prawdę. A wiem, jak wyglądała prawda i wiem, co te dziewczyny robiły w stosunku do stewarda i wiem, jakie zaloty stosowały w stosunku do stewarda. I uważam, że nie do końca steward jest tutaj oprawcą. Uważam, że jest głupi, po prostu, że jest debilem, że dał się w to wciągnąć, że jest kretynem, no bo jest debilem, tak? Że się... I na tym poprzestańmy. Na tym poprzestańmy. Wciągnął się w to, jest totalnym debilem, tak? Że się wciągnął w tą całą grę, tak? Jest debilem. To inaczej. I ty w ogóle ostatnio coś zakładałeś, rękawice, coś robiłeś? Nie, ja nie trenowałem. Od dłuższego czasu nie trenowałem. Spokojnie, ochronimy cię. Nie... Spokojnie. Zadyma jest, a nie, na monitorze jest zadyma. Tak. Czarny Polak obserwuje i krzyczy. Nie zakładałeś, w ogóle nie kusiło cię pobiegać, cokolwiek zrobić, jakiegoś pójść na siłownię, pomachać? Nie, wiesz co, ja totalnie zajęłem się swoimi sprawami, swoim życiem, raczej w tym się kreowałem. Tutaj zaproponowali mi walkę za dobre pieniądze, no nie oszukujmy się, to są dobre pieniądze, jako przerywnik, w tym, żeby odpoczął od tego zamętu. Ja nie lubię być osobą stricte, która wstaje do pracy i robi pewien schemat, tylko lubię być niezależny. Więc... Zawodowo co ty w ogóle robisz teraz? Wiesz co, zawodowo to nie jest mój zawód, ale lubię odnaleźć się w innych zawodach, które pozwalają mi zarobić. Czy na przykład deweloperka, na przykład giełda, no inaczej, no idzie z tego zarobić. Zastanawiam, skąd te wzrosty na giełdzie. Nie, spokojnie, aż takiego kapitału nie mam, żeby takie wzrosty robić. Trząść giełdą. Nie, aż takiego kapitału nie mam, ale to jest łatwe do przewidzenia. Zawsze, jeżeli teraz mnie oglądacie i siedzicie w kryptowalutach, zawsze jest wzrost, spadek delikatny i tąpnięcie. Nie. Teraz jest ten spadek delikatny. Teraz jesteśmy na tym etapie, w którym jest delikatny spadek. I zaraz odbije jeszcze wyżej, a potem stopnie, tak jak mówisz. To zawsze działa na tym samym schemacie, tylko w tym momencie zostaną promowane teraz nie Bitcoin, bo Bitcoin już osiągnął swój pułap. On ma 70 tysięcy. Ale odbudował się troszeczkę. Tak, może podbije do 100 tysięcy. Znaczy odbudował się, on się odbudował znakomicie, tak? Może podbije do 100 tysięcy, ale to w tym momencie, w którym ogląda się ten wywiad, to alty, czyli altcoiny będą rzeczywistą stopą wzrostową, stopą wzrostową, jeżeli zainwestujesz w altcoiny, stop 15, stop 20, no bo to Litecoin znajduje się też w top 20, czyli zainwestujesz w Litecoiny teraz, w tym momencie, bo one są stosunkowo nisko w stosunku do Bitcoina, bo one nie podrożały, one podrożały może 20%. Bitcoin wzrósł 400-500% na wartości, więc jeżeli zainwestujesz teraz w Litecoiny, masz szansę wyciągnąć ogromne pieniądze z tych Litecoinów. Albo z innych coinów, które są pod Bitcoinem. Szefowa, ile mamy na koncie? Czy muszę brać walkę? Nie, dobra, okej. Łukasz,
Znaczy ja nie wiem, czy powinienem przekazywać takie informacje w ogóle publicznie. Nie, fajnie, super. Ale, okay, nie jesteśmy kanałem ekonomicznym, ale czasami jesteśmy i politycznym, wiem, jak i sportowym. Działa, bo ten schemat wykonał się praktycznie 3 razy. Ja przeanalizowałem ten schemat. Ten schemat wykonał się 3 razy, więc dlaczego nie ma wykonać się 4. raz? Ludzie są na tyle ograniczeni i jest tyle nowych odbiorców Bitcoina, czy kryptowalut, że cały czas pojawiają się nowe środki, więc schemat będzie się powtarzać. Jeżeli schemat się uprecyzuje, ciężej będzie przewidzieć następny krok kryptowalut. Rozumiesz, o co chodzi? Jeżeli będzie pewna pula osób, które już rzeczywiście inwestują w kryptowaluty, ta pula się jakby unormuje i ciężko będzie przewidzieć rynek. Teraz jest mnóstwo nowych odbiorców, którzy ten rynek kreują. Wzrost, spadek. Wzrost, spadek. Pewnie nie rozumiesz, o czym mówię, ale człowiek się osoby, marnuje. Człowiek się marnuje, ale dziękuję, Łukasz, za fajny wykład, fajna rozmowa w sensie takim, że rozumiem część tych rzeczy, resztę sobie doczytam. Na razie nie mam zapasów pieniędzy, żeby zainwestować w Bitcoina, choćby jednego kupić, ale jak ktoś podaruje, przyjmę Bitcoina, będę go trzymał jako pamiątkę. To źle słuchałeś mój wykład. Bitcoina teraz nie opłaca inwestować. A, czyli sprzedać i kupić altcoina. Dobra. Altcoina. Jak ktoś podaruje Bitcoina, sprzedam, kupię altcoin. Bo jak wypuścisz go za 2 miesiące, to wiem, że ze skurwysynem ich oszukałem, nie? Jak wypuścisz go jutro, to będzie okej. Jutro będzie wypuszczony. Dziękuję bardzo za rozmowę. Do widzenia, pa, pa.